Witam, trenerze. Spotykamy się w Konstantynowie Łódzkim, gdzie no już będę chyba mógł swobodnie wyciągnąć dłoń i pogratulować utrzymania w okręgówce. No myślę, że już tak. Jeśli chodzi o tabelę, to raczej to utrzymanie mamy już zapewnione, aczkolwiek ja bym wolał, żebyśmy sobie tutaj gratulowali gdzieś może 5., 7. miejsca, a nie tego utrzymania, bo już ile można bawić się w takie kwestie typu utrzymanie. Ja myślę, że trzeba sobie stawiać ambitne cele i jeżeli już teraz mamy to utrzymanie, to już spróbujmy zrobić ten krok do przodu i fajnie jakoś może tą rundę, myślę, dogramy. Do końca będzie też możliwość, już nawet w dzisiejszym meczu 4 juniorów naszych wchodziło na plac, także będzie na pewno możliwość dania im szansy i budujmy już coś na nowy sezon, ale nie na kwestię utrzymania, tylko myślę, że już trzeba powalczyć o tą górną połowę tabeli, a jak dobrze pójdzie, to coś więcej. No wiadomo, że niepotrzebnie było to na początku, czy w tamtej rundzie to spowodowane, że akurat znaleźliście się blisko strefy spadkowej, trzeba było walczyć o to utrzymanie, no ale bynajmniej ile kolejek się zostało do końca, nie wiem, ale to nie jest końcówka, wręcz powiedziałbym połowa rundy rewanżowej i jest to utrzymanie, więc już kolejne mecze już będzie można grać na luzie, testować już młodych swoich zawodników, będzie już można swobodnie wyjść do spotkania i grać na luzie, nie patrząc się na to, że ktoś z tyłu nagle zbliża się do Uniejowa, tak? Tak, no... Te ostatnie kolejki to były troszeczkę też takie kolejki cudów, gdzie naprawdę przeciwnicy będący za nami wygrywali z zespołami z czuba tabeli i to było troszeczkę zaskakujące. Dlatego też gdzieś tam z tyłu głowy ta presja siedziała. Teraz myślę, że już troszkę to zejdzie, aczkolwiek w żaden sposób na pewno nie będziemy odpuszczać i dalej robimy swoje po te 3 punkty. W każdym meczu będziemy wchodzili tak jak dzisiaj. Myślę, że może jakiegoś tam pięknego na wielkim poziomie ligowym futbolu nie zaprezentowaliśmy, ale 4-1 to wydaje mi się... Dość dobry jednak mimo wszystko wynik, bo Kansas w ostatnich meczach zaczynało punktować i trzeba się cieszyć i w środę mamy kolejne spotkanie z kolejnym włókniarzem i na pewno wyjdziemy też zmotywowani, żeby te kolejne 3 punkty zdobyć, bo tym bardziej w meczach u nas prezentujemy dość fajny, ciekawy futbol i będziemy chcieli dalej tą pracę pociągnąć, żeby to wyglądało, żeby to jakoś tak z twarzą można powiedzieć i w dobrych humorach zakończyć ten sezon i od lata zacząć budować jakiś tam kolejny etap, coś wyżej, tak myślę i takie ciche głosy chodzą gdzieś tam po szatni i ja też również jako trener i też zawodnik mam jakieś tam ambitne cele. Myślę, że 5 meczów zostało do końca, jak najwięcej punktów złapać, żeby tej górnej połowy tabeli się trzymać i przygotowywać się już do jakiegoś ciekawszego celu w nowym sezonie. Wasze zwycięstwa z taką drużyną jak Włókniarz Konstantynów, czy przykładowo za tydzień z Włókniarzem Pamienice, wiertrania zresztą zdaje sobie sprawę, że tak samo pomagamy w ten sposób, a więc Termy Uniejów pomaga w ten sposób drugie drużynie z powiatu, bo mam nadzieję oczywiście, to jest moje oczywiście też marzenie, jak i chyba każdego kibica z powiatu, żeby nasze drużyny się utrzymywały w tych ligach, w których się znajdują, a wręcz nawet awansowały wyżej, więc chyba zadowolony też trener z tego, żeby przykładowo pomógł trochę też Sardowowi dzisiaj. To znaczy, powiem szczerze, że myślałem też o tym, że na pewno będą nam kibicowali w tym meczu. No bo jest to jednak zespół z tego samego powiatu. Ja akurat może tego tak mocno nie odczuwam, bo pochodzę z troszeczkę innego rejonu, aczkolwiek już kiedyś w wywiadzie mówiłem, że ja czuję się jak naprawdę już taki typowy koleś z Uniejowa i bardzo dobrze mi z tym i naprawdę dużo serca zostawiam, dużo zaangażowania, żeby ten nasz Uniejów troszeczkę rozsławiać. No i jeśli chodzi o Sarnów, to na pewno jeżeli to jest zespół z naszego powiatu, to fajnie, żeby te zespoły się utrzymały w tej lidze okręgowej. Nie wszyscy akurat w tym zespole, który walczy o utrzymanie, nie wszyscy są po mojej stronie, bo mam tam kilku takich, że tak w cudzysłowie to nazwę, wrogów. Aczkolwiek no, będę się cieszył, będę miał satysfakcję, jak będę mógł dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby oni utrzymali się w tej lidze. No tak, no to ja też oczywiście jestem za tym, jak i cały zresztą kibice z powiatu podniebieskiego, a co się stało, że nagle trener, bramkarz odpuścił miejsce między słupkami, oddał teraz koledze. Kiedyś brakowało mi słowa, żeby to opisać, jak to jest między mną a Michałem, a to jest właśnie taka typowa symbioza. To jest jego poprzedni klub, gdzie on tutaj ma jakąś zadrę na sercu związaną z tym zespołem, więc nie było takiej możliwości, żebym ja nie wpuścił Michała do bramki. Wydaje mi się, że w tych meczach poprzednich, w których występowałem, nie można mieć do mnie zastrzeżeń, w jaki sposób tamtą swoją cegiełkę do tych wyników również dokładałem i ta nasza współpraca z chłopakami na boisku dobrze się układała. No ale w takim meczu no, nie miałbym serca, jeżeli bym Michała posadził na ławce i chciałem, żeby dzisiaj zagrał, bo tak jak mówię, czy jestem ja w bramce, czy on, to zawsze jestem pewien, że jakoś tam ten dobry poziom utrzymamy i coś do tego zespołu wniesiemy, więc dlaczego już by nie mógł on dzisiaj zagrać? No tym bardziej, że to dla niego taki symboliczny mecz, prawda?
Nie mogę poruszyć innego tematu, ponieważ internet wrze, różnego rodzaju jakieś portale internetowe też wspominają o tym, metamorfoza, czy nie wiem co, bynajmniej chciałbym zapytać, co się stało nagle, że Włodzimierz Nowak zaczął grać w Uniowie na takim poziomie, którego nie mógł pokazać przykładowo w Podemicach. Nie rozumiem tego przykładu. Jak? No może nie mógł pokazać, dlatego że nie grał. No właśnie grał. No to nie. Ja siebie nie uważam za cudotwórcę i na pewno nie powiem to, że to jest tylko i wyłącznie moja zasługa. No. Pracuję na treningach systematycznie, w jakiś sposób tam zawsze staramy się, no on jest bardzo, bardzo, bardzo rozwojowy, bardzo chłonie wiedzę, bardzo chwyta, pyta zawsze o jakąś tam opinię, czy dobrze robił to w taki sposób, tak więc no docieka i chce się rozwijać i to jest bardzo fajne i myślę, że wnosi dużo takiego animuszu, dużo takiej ambicji, takiego żywiołu do tego zespołu. No dzisiaj widzieliśmy piękna bramka, można powiedzieć, że z noży praktycznie, tak super się złożył do tego strzału. Więc daje też tą swoją cegiełkę i nie tylko to, że jest młodzieżowcem sprawia, że gra, bo często tak bywa, że to zazwyczaj opiera się na tym, że często młody chłopak jest młodzieżowcem, dlatego ma tą przewagę i gra w pierwszym składzie, a w jego przypadku to po prostu jego jakość piłkarska sprawia, że dużo nam pomaga, dużo wnosi takiego zaangażowania, walki. No i wybiegany jest, nie zatrzymuje się praktycznie w ogóle, jest uniwersalnym zawodnikiem, dzisiaj wystąpił na 10, często gra na skrzydle, można też go często wystawić gdzieś tam wyżej na 9. Dzisiaj wykonał swoje zadanie tak, jak powinien, szukał dużo gry na faul. Mieliśmy z tego super stałe fragmenty gry, po których w Kasztelana te dośrodkowania były bardzo ostro bite, stwarzały duże zagrożenie. Również Spychalski gdzieś tam z bocznego sektora prawą nogą dośrodkowując stwarzał zagrożenie, z tego też strzelaliśmy bramki, jak było widać. Więc no mówię, cieszę się z tego, że chłopak się rozwija i miło mi słyszeć, że my jako klub, ja jako trener wnosimy jakąś tam cegiełkę do tego, żeby się chłopak rozwijał. Podsumujmy teraz to dzisiejsze spotkanie, a więc Termy Uniejów na boisku w Konstantynowie z Włókniarzem wygrywa 4-1, pewny wynik, pewna gra, wręcz niezagrożony wynik przez cały mecz. Druga sprawa, co też nie wiedziałem, gratuluję oczywiście panie Mateuszu, trenerze, że będziesz tatusiem niedługo, więc to też trzymał, nie wiem, w tajemnicy przed chyba portalem OK Podnemice, ale się już wydało, bo żona właśnie już tutaj przybyła, z brzuchem pokazała, że ona jest w ciąży i już będzie potomek. No i co? I gratuluję zwycięstwa, utrzymania w okręgówce i co mogę życzyć teraz do końca tej rundy? Chyba tylko miłej, spokojnej gry i chyba dalej wygrywanie meczów, no bo co? No, po co przegrywać dalej? 15 punktów do końca i później szczęśliwego rozwiązania, żeby mały Oliver przyszedł cały i zdrowy. A już na boisku w Uniejowie, jak się pojawia, to żona śmieje się zawsze, że od razu zaczyna kopać, także czuję już tą murawę. Trenuję cały czas z nim w domu, tak więc już jest pod prawą nogą, zaczyna troszkę więcej oprowadzić niż lewą, ale myślę, że będzie dobrze. Będzie miał warunki do tego, żeby się rozwijać. Tak wygląda szczęśliwy tatuś, zwycięzca w meczu w Konstantynowie i człowiek, który utrzymał Termy Uniejów. Nie tylko ja, to tak nie można. No to drużyna, ale mówię jako trener, tak. Szczęśliwy tatuś, trener, bramkarz, zawodnik, w ogóle wszystko. Jeszcze raz gratulacje i powodzenia. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Nowak, co się stało, żeś uciekł z Podębic, przyszedłeś do Uniowa? Chciałem po prostu sprawdzić wyżej swoich możliwości i tyle. I w Uniowie dali Ci ją szansę i ją wykorzystujesz, jak widzę? Tak, duże zaufanie wydarzą tutaj trenerzy, prezesi i pokładają we mnie nadzieję na przyszłość. A w Podębicach tego nie było?
No było, no ale tam miałbym ciężej pograć przy tak dobrych zawodnikach, jak są w Nerze, tak? Znaczy mówimy tutaj o seniorach, a więc czwartej lidze, tak? Tak, mówimy o seniorach, o czwartej lidze. Ambitny chłopak, bo w Kregówce dajesz sobie radę. Dzisiaj, powiem szczerze, no bramka chyba uniowa, term, tak? No bo z przewrotki prawie do Życa, nie wiem jak to, zrobiłem zdjęcie, ale chyba to było przewrotka. No Życa czy przewrotka? Przewrotka. To tak trenujesz na treningach takie coś, tak? Tylko przypadek? Nie, no tak na co dzień to robię. Udaje mi się, stawi. Znaczy na co dzień w domu, czy? Nie, na treningach. I co? I tak na treningach strzelasz przewrotki, coś się udaje i teraz żeś to wykorzystał, tak? Już druga bramka, w Nerze też strzeliłem taką. No nie widziałem, dlatego się pytam. Tak, to znaczy inaczej mówiąc, jeszcze jesteś w termach w Uniejowie, czujesz się dobrze, więc bierzesz pod uwagę to, że przykładowo chcesz się tu rozwinąć do pewnego stopnia takiego, żeby jeszcze iść gdzieś wyżej, czy przykładowo to jest taka baza, gdzie chcesz no, na razie dłużej tu pograć? Znaczy oczywiście, że chcesz się tu jak najbardziej rozwinąć, ile będzie to możliwe i iść jak najwyżej będę mógł. A może jakiegoś kolegę byś ściągnął do Uniejowa jeszcze? Może, zobaczymy. No trener wspomina coś o rozwijaniu się termu Uniejowa, żeby to się jeszcze rozwijało, więc jeśli powiedzmy jest zawodnik z podemii, który przyszedł do Uniejowa i się rozwija, to może jeszcze kolegę jakiegoś ściągniesz i dwóch się będzie rozwijać, bo już brat jest, rozumiem, on był dużo wcześniej, więc teraz może ty. Tak, no zobaczymy, może ktoś przyjdzie. Rozumiem, że skromny chłopak. No co, zwycięstwo 4-1, utrzymanie zapewnione, przybyłeś do Uniejowa, zapewniłeś, można powiedzieć, razem z trenerem utrzymanie termu Uniejowa. Gratuluję ci serdecznie. Dziękuję i bardzo. Co, jeszcze powodzenia, mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni wywiad z nami i będziemy po takich wygranych meczach dalej się widzieli. I oczywiście nie zapomnę o podemicach, tak? Tak, no nie zapomnę nigdy, no. A to jeszcze raz. Gratuluję i powodzenia. Dziękuję.